Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego jeszcze nie było na moim kanale. Nie jest to filmik stricte urodowy, ale mam nadzieję, że będziecie się tutaj ze mną dobrze bawić, bo taki bardziej rozrywkowy. A mianowicie zostałam wywołana do tablicy przez przesympatyczną Asię z kanału Joanna R. Na dole w opisie Wam podlinkuję. I zaprosiła mnie ona do zabawy w takim tagu i będę tutaj odpowiadać na pytania. Tak sobie zerkam w dół, bo mam tu ściągawkę wszystkich pytań dotyczących subskrypcji kanału. Ok, także nie przedłużając, po kolei lecimy. Pierwsze pytanie, czy subskrybujesz nowy kanał od razu, czy po kilku filmach? Raczej po kilku filmach. Rzadko mi się zdarza, wręcz sobie nie przypominam, żebym tak zobaczyła jeden filmik i od razu zasubskrybowała. Zazwyczaj właśnie oglądam kilka filmików, czasem nawet nie jest to w tym samym dniu, tylko, że tak powiem, w kolejnych, kiedy oglądam kolejne filmiki. Następne pytanie, czy pamiętajcie o subskrypcji, na Ciebie działa? W pewnym sensie tak. Tak samo jeśli chodzi o lajki. Ja się zastanawiałam, czy mówić o tym. Jest to też swego rodzaju takie zakończenie danego filmiku. Mnie to nie przeszkadza na pewno, nie męczy mnie jakoś, a właśnie czasem mi przypomina, może o subskrypcji to jeszcze w miarę, że tak powiem, człowiek pamięta, ale czasem o zostawieniu tej łapki w górę, po prostu coś tam robimy, nie zawsze tak z pełną, stuprocentową uwagą oglądamy dany filmik i czasem gdzieś nam to wyleci, a zawsze sobie myślę, że no dla tej osoby, która to tworzy, jest to ważne. Staram się o tym pamiętać, zwłaszcza przy tych mniejszych twórcach, gdzie zdaję sobie sama sprawę, że po prostu każda jedna łapka w górę, każdy komentarz, każda subskrypcja ma ogromne znaczenie i bardzo jest motywujące. Kolejne pytanie, czy masz włączony dzwoneczek powiadomień i na ilu kanałach? Powiem Wam szczerze, że od kiedy mam swój kanał i jakby tutaj mam pewne subskrypcje, to też trochę więcej jestem na tym YouTubie automatycznie, tak, bo gdzieś tam śledzę swój kanał, dodaję jakieś filmiki i tak dalej, więc jakby nie mam potrzeby tych dzwoneczków, bo sama sobie przeglądam. Natomiast wcześniej, gdy, że tak powiem, bardziej prywatnie sobie subskrybowałam pewne osoby, to rzeczywiście i rzadziej też bywałam, że tak powiem, tylko wtedy, kiedy pojawiał się jakiś interesujący mnie filmik, to wtedy zdecydowanie sobie ten dzwoneczek zaznaczałam i szczerze mówiąc było to dla mnie przydatne, że mi się pojawiało powiadomienie, że któryś z osób, które ja subskrybuję, dodała nowy filmik. Czy oglądasz każdy film w subskrypcjach, czy tylko wybrane? Raczej oglądam każdy, nie mam zbyt wiele tych subskrypcji, więc nie jest to niewykonalne, chociaż trochę ich jest, więc czasem może braknąć czasu, ale raczej oglądam wszystkie, czasem z poślizgiem, więc czasem jest tak, że po prostu, a nawet często jest tak, że nie wiem, mam jakąś chwilę, mam po prostu, nie wiem, gdzieś tam popołudnie, wieczór i po prostu siadam i na przykład przeglądam czasem z kilku dni, nawet z tygodnia, że tak powiem, filmiki i w sensie mówiąc, lecę po kolei, co nie znaczy, że włączam i wychodzę i nie oglądam. Nie, tylko po prostu mam tą wtedy chwilę, tak zwaną chwilę z YouTube'em i oglądam sobie wtedy filmiki. Rzadko się zdarza, że jakiś omijam, chyba rzeczywiście jest to coś, co mnie no, jakoś kompletnie nie interesuje, ale wtedy też często wejdę, chociaż tak, wiecie, zerknąć, czy aby na pewno nie jest to coś, co by mnie zainteresowało. Kolejne pytanie. To jest, ile jest kanałów, na których oglądasz każdy film? No więc to jakby odpowiedziałam Wam przed chwilą.
że praktycznie te kanały, które subskrybuję, to raczej oglądam wszystkie filmiki. Jakim typem komentującego jesteś? Czy piszesz długie komentarze, czy raczej takie jednowyrazowe, typu super, pozdrawiam? Ja bym powiedziała, że jestem tak po środku. Raczej nigdy nie piszę komentarzy w stylu super, pozdrawiam. Chyba że mówimy o Instagramie, ale tutaj zdecydowanie dotyczy to YouTube'a, więc na Instagramie rzeczywiście te komentarze raczej są krótsze, chociaż też czasem długie piszę, ale to piszemy, że piękny makijaż czy coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o YouTube, to rzadko piszę. Nie przypominam sobie za bardzo, żebym napisała taki komentarz, ale nigdy nie mówię na 100%, bo ktoś wyszuka, że napisałam super, pozdrawiam i ja mówiłaś co innego, więc nie zarzekam się, ale raczej nie piszę takich komentarzy. Najczęściej piszę komentarze takie jedno-dwuzdaniowe. To jest najczęściej, bo jakby, nie wiem, no nie ma aż tak wiele sytuacji, kiedy bym się miała rozpisywać na, że tak powiem, nie wiem, tam dziesięciozdaniowy wpis. Natomiast zdarza mi się, że tak popłynę i się rozpiszę, ale często odwołuję się do, czy do makijażu, czy jak ktoś robi jakiś przegląd produktów, to na przykład, który miałam, który mi się sprawdził. No, także mniej więcej bym powiedziała, że tak po środku jestem. Kolejne to, czy pomijasz reklamy? Raczej tak, chociaż zdarza mi się, ale to najczęściej, kiedy, że tak powiem, odbiornik, na którym oglądam, bo nie zawsze jest to komputer, dlatego jest jakby w odległości ode mnie i po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce mi się wstawać, żeby pominąć tą reklamę, więc już czekam, aż ona minie. Ale z tego, co słyszałam, nie wiem jak to jest, bo jeszcze nie mam możliwości włączenia tych reklam, ale słyszałam gdzieś, że jakby to, że się pomija te reklamy, nie sprawia, że ta osoba jakby nic z tego nie ma, ale nie jestem pewna. Natomiast, okej, okay, kolejne pytanie. Czy oglądasz filmy na przyspieszeniu? Nie. Chyba mi się to nigdy nie zdarzyło. Może jedynie tam raz czy dwa sobie włączyłam na zasadzie, że wiecie, takiego trochę śmiechu, że chciałam zobaczyć, jak to w ogóle wygląda i jak się coś takiego ogląda, ale no nie, jakoś mnie to nie przekonuje. Prędzej, że tak powiem, przesuwam jakiś filmik, jeśli coś jest, co mnie mniej interesuje i chcę zobaczyć dalej, ale na przyspieszeniu raczej nie oglądam. Czy klikasz w linki, jeśli wiesz, że są afiliacyjne? Powiem Wam szczerze, że kompletnie nie zwracam na to uwagi. W ogóle nie zastanawiam się, czy dany link jest afiliacyjny, czy nie. Po prostu, jeśli mnie coś interesuje, klikam w link i tyle. Więc tutaj nie ma co się rozwodzić. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Jakiej długości filmy lubisz? I to jest pytanie dość trudne, bo nie mam jednoznacznej odpowiedzi na nie. A mianowicie jest to różnie, bo czasem jest tak, że rzeczywiście nie mam czasu, chciałam powiedzieć, ale brzmi to tak niefortunnie, że po prostu no, nie jestem w stanie poświęcić aż tam, nie wiem, powiedzmy 30 minut na jakiś filmik i wtedy jeśli widzę, że filmik jest takiej długości, no to stwierdzam nie teraz. Także po prostu wracam do niego. Zazwyczaj to nie jest tak, że to powoduje, że ja tego filmiku nie zobaczę, natomiast wracam do niego po prostu, kiedy mam chwilę, żeby mieć te 20-30 minut, w zależności ile on trwa. I czasem jest tak, że rzeczywiście chcę coś sobie obejrzeć, ale tak 10-15 minut po prostu mogę poświęcić. Natomiast jest nieraz tak, że ja puszczam sobie filmik na przykład podczas malowania się. I wtedy często robię to na laptopie, bo jest tam większy ekran, mam laptopa w jakiejś odległości od siebie i wtedy lubię, jak filmik jest długi, więc wtedy półgodzinny filmik,
super, jest jak najbardziej ok, bo nie muszę co 10 minut wstawać, czy tam co, nie wiem, 7 czy ile, żeby zmienić sobie filmik, bo często filmik, który jest automatycznie odtwarzany jako no kolejny, nie interesuje mnie akurat, tak? Nie jest to, co ja bym chciała zobaczyć, albo nie jest to film jakiejś tam kolejnej osoby, którą subskrybuję, a wolałabym taki zobaczyć. Więc wtedy jak najbardziej lubię takie dłuższe filmiki, puszczam sobie i spokojnie oglądam. I więc tak jak mówię, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Raczej bym się skłaniała bardziej ku dłuższym, ale tak jak mówię, gdzieś tam czasem wolę takie krótsze filmiki. Ja też może z tego względu właśnie wynika to, że staram się robić różnej długości filmiki, więc czasem, zwłaszcza jeśli robię Wam filmik o paznokciach, no to on jest najczęściej krótszy, bo też jakby bez sensu jest to, żeby na siłę przedłużać jakiś filmik, bo to dla mnie nie ma specjalnego sensu. Natomiast ogólnie ja też wolę filmy, powiedzmy, pocięte. Więc bardziej nawet niż sama długość filmiku, mnie osobiście przeszkadza to, że na przykład, nie wiem, ktoś tam coś rozpakowuje, ktoś czegoś szuka, bo wtedy mam ochotę właśnie, wiecie, przesunąć, a czasem się okazuje, że przesunęłam za daleko, bo on już mówi o tym produkcie, a chciałam wiedzieć, co o nim mówię, muszę się cofać, no i to jest dla mnie takie, no, trochę irytujące, więc może być nawet, że tak powiem, półgodzinny filmik, ale właśnie, powiedzmy, bardziej pocięty i to, co jest interesujące, zostawione. I kolejne pytanie, czy dajesz kciuki pod każdym filmem? Czy pod każdym? Nie do końca pod każdym, tu bym skłamała, że pod każdym filmem, ale raczej pod prawie każdym z tych, co subskrybuję. To raczej tak. I tak zwłaszcza staram się mocno pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć zostawić tej łapki w górę przy tych mniejszych twórcach, bo oczywiście nie, że przy jakichś większych to zupełnie sobie lekceważę, bo wiadomo, że jakby każdy tak pomyślał, no to by w ogóle nie było tego odzewu. Ale gdzieś tam, wiecie, że jak nawet mi się zapomni, to przy tam kilku tysiącach ta moja jedna łapka nie będzie mieć aż takiego znaczenia, niż jak ktoś ma tam 10-20 łapek, bo dopiero gdzieś tam zaczyna na tym YouTubie, to tym bardziej ma to dla niego ogromne znaczenie. Ale jeśli chodzi o filmiki poza subskrypcjami, no to różnie bywa. To już, bo to jakby z tych subskrypcjach zazwyczaj mam te osoby, które rzeczywiście lubię ich filmiki, więc nie ma tutaj problemu, żeby dać tą łapkę w górę. I kolejne pytanie, czy często dajesz kciuka w dół? Bardzo, bardzo rzadko. Ja wychodzę z założenia, że jeśli coś mnie nie interesuje, coś mi się nie podoba, to po prostu wychodzę i idę dalej. I w większości przypadkach tak podchodzę, bo tak samo jak nie mam potrzeby pisania jakichś złośliwych komentarzy, i jeśli, nie wiem, ktoś mi się nie podoba, nie odpowiada, ma, nie wiem, nie taki ton głosu, nie wiem, nie taki styl, nie wiem, malowania, tak, no bo gdzieś tam często w obrębie tych urodowych kanałów krążę, czy zdjęcie jakieś gdzieś widzę, nie podoba mi się, po prostu idę dalej, nie mam jakiejś, wiecie, potrzeby wyrzucenia z siebie, że o Boże, jak brzydko, strasznie, okropnie i w ogóle. No, nie mam takiej potrzeby, więc kciuków w dół też raczej nie daję. Pewnie mi się zdarzyło w życiu moim YouTube'owym, że tak powiem. Natomiast jedynie w przypadku jakichś takich filmików, które, nie wiem, które jakoś kogoś obrażają, które są, no, takie, wiecie, nie na poziomie bym to określiła, takim, nie mówię o jakichś żarty, tylko takim właśnie obrażania innych i takich rzeczy, to może rzeczywiście tak. I ostatni, już 13 pechowy punkt, pytanie, czy udostępniasz filmy innych twórców? Raczej nie,
Ja ogólnie raczej rzadko to robiłam, może mi się zdarzało, ale raczej nie, a też wynika to z tego, że jakby ja już udostępniam gdzieś tam, bo podejrzewam, że chodzi o to, że gdzieś na Facebooku tak udostępniamy, ja już udostępniam swoje filmy i to już i tak jest trochę takie, wiecie, zawalanie, w cudzysłowie mówiąc, tablicy moich znajomych, więc podejrzewam, że jakbym jeszcze zaczęła innych twórców gdzieś tam udostępniać, no to trochę by się zrobiło już takie, wiecie, że w ogóle, nie wiem, by tam chyba wyłączyli powiadomienia ludzie ode mnie, bo już by się szło w tym pogubić i by kompletnie nie zauważyli czegoś, co na przykład ich jakoś tam interesuje, czyli nie wiem, jakiegoś tam zdjęcia, które dodam, albo jakiegoś innego postu. Więc z tego też względu raczej nie, chociaż zdarzyło mi się gdzieś tam udostępnić, coś mnie zaciekawiło, może też częściej jakąś muzykę. Natomiast raczej jest to stosunkowo rzadko. Okej, więc się nagadałam dzisiaj. Jestem też ciekawa Waszych odpowiedzi, właśnie nawet tych osób, które nie prowadzą kanału, więc jeśli będziecie mieli ochotę, nie mówię, że na wszystko, bo może to być dość czasochłonne, jeśli ktoś chce, to jak najbardziej będzie mi bardzo miło, ale chociaż na niektóre z tych pytań, jeśli będziecie chcieli odpowiedzieć i w komentarzach napisać odpowiedzi, to naprawdę z chęcią przeczytam i z chęcią się dowiem właśnie, jak to wygląda z tej troszeczkę innej strony. Prawda, ja też byłam po niej nie aż tak dawno, ale mimo wszystko teraz już patrzę, wiecie, przez ten pryzmat, że sama jestem w takiej sytuacji. I jeszcze na koniec wypadałoby kogoś zaprosić do zabawy. I chciałabym zaprosić Paulina Lidia Vlog kanał i na dole oczywiście podlinkuję, więc mam nadzieję, że będziesz chciała również zrobić taki tak i odpowiedzieć na te pytania. A jeśli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Tak a propos przypominania, to przypominam o subskrypcji również. Będzie mi niezmiernie miło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!